Serdecznie. Ja jestem Marcin, dla osób, które mnie nie znają, i chciałem powiedzieć, że ten vlog ewoluuje w kierunku podróżniczo-turystycznym, dlatego od pewnego czasu, nie wiem, jakieś ze 2 tygodnie nie było żadnych vlogów, bo po prostu nie chciałem wrzucać na siłę czegokolwiek, żeby coś było, tak? Wyruszamy, będziemy podróżować po Szkocji i generalnie będziemy się starać podróżować po całym świecie, bo to nasza pasja, a różnie z tym bywa, nie zawsze się da, a jak się da, to na pewno będziemy podróżować. A Was zapraszam z nami i zawsze będziemy z kamerą jeździć. To jest gang? Nie bój się. No to my na chwilę przenosimy się do Chin. Generalnie bardzo gęsty jest ten ogród, 350 lat, także zdążyło tutaj wyrosnąć wszystko bardzo obficie, bardzo bujnie. I jest tu dużo cieplej niż za bramą. Za bramą tam nam troszkę zimno było, dlatego kurtki ubraliśmy. Natomiast, no tak mi się wydaje, przez to, że jest tutaj taka gęsta roślinność, to ta wilgoć jest dużo większa i ta temperatura jest tutaj odczuwalna jako wyższa. Zobaczcie, jakie tu jest wszystko gęste, zielone. W ogóle w Szkocji jest generalnie wszystko zielone, bardzo wszystko gęste, bo ogólnie tutaj wilgoć i w miarę łagodny klimat sprzyja temu. Natomiast tu, w tym ogrodzie botanicznym, to ja się czuję jak w dżungli, no tak się oddycha generalnie, tak trochę ciężko, no bo to powietrze jest takie gęste i wilgotne. Kurczę, no prawdziwa dżungla, naprawdę. Nie trzeba jechać gdzieś, nie wiem, do Ameryki Południowej przykładowo, gdzieś amazońskie dżungle, czy jakieś lasy deszczowe Amazonii. Nie trzeba jechać w te okolice, tylko tu mamy prawdziwą dżunglę w Szkocji, w Edynburgu. Oczywiście żartuję, no to jest wiadomo, to jest namiastka tylko, ale no można tutaj spędzić co najmniej pół dnia i oddychać tym powietrzem takim produkowaną przez te rośliny. Czeka, ona jest duża już. Ta palma. Wielka. No. Gdzie duża? Palma. Gdzie duża? No, daktylowa palma. Gdzie duża? No ta duża urosła, wiesz? Aha. Co to jest dalej? No, tu jest ten chiński ogród. Jakaś taka... nie wiem, jak to się nazywa. Ja nie byłem w Chinach, przyznam szczerze mówiąc. Więc nie wiem, jak się nazywa tego typu architektura, tego typu konstrukcja. Jak wiecie, to napiszcie. Please, w komentarzu. Jakie wielkie liście. Powiedzcie, jak te liście się nazywają, bo one raczej nie są charakterystyczne. Chyba, że tutaj przeczytamy. Ogromne, ale to są na pewno z lasów deszczowych jakieś rośliny. Mhm. Nie wiem, które to jest. Nie wiem, wydaje to mi jest. Się, że to jest to. Które? Nie, bo to jest... Że to są te. Tutaj, ale tu są różne no, w każdym razie te liście są ogromne. One będą jeszcze większe. Dla osób, które były gdzieś w takich lasach deszczowych, w jakichś dżunglach, to pewnie się spotkały z takimi roślinami. Dla mnie to jest wow. Nie jestem, sorry, nie jestem najlepszym komentatorem, dlatego mój komentarz tego, co tutaj Wam pokazuję, nie będzie jakiś bardzo profesjonalny, ale jestem zdecydowanie miłośnikiem natury i dlatego w moich filmach, w naszych filmach dominuje i dominować będzie natura. W naszych podróżach generalnie dominuje natura, przyroda, krajobrazy, to, czym my się zachwycamy i dlatego to chcemy pokazać. Zobaczcie, jak to drzewo kwitnie.
No oczywiście nie wiem, co to jest za drzewo. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, tu są gdzieś tabliczki, jest wszystko podpisane, ale to nie o to chodzi, żeby przeczytać, żeby się wymądrzać. Ja po prostu nie wiem, co to jest za drzewo. Przeczytam sobie oczywiście zaraz. Jak chcecie, to wam też mogę pokazać. Chodzi mi o to, jak ono kwitnie. Są liście i takie białe kwiaty, jakby dosłownie białe liście. Widzicie, o co chodzi? Te kwiaty tutaj między tymi liśćmi... Wyglądają jak dodatkowe liście. No, no tak, wyglądają jak dodatkowe liście, dokładnie. A ja was chciałem zaprosić z nami w podróż po Szkocji i po całym świecie. Generalnie mówię to jeszcze, bo kanał jest młody. Co chwilę jakieś osoby tu nowe przybywają, więc po prostu tak pozwolę się i ten kanał zareklamować. I moi drodzy, zapraszam was w pierwszą podróż. Będzie to relacja z podróży po Hiszpanii. Oczywiście nie pierwsza podróż w naszym życiu, tylko pierwsza podróż przy świadkach, a świadkami jesteście wy. Natomiast później będą podróże, może nie będę stracał wszystkiego, tak spoilerował, albo dobra. Będą podróże ogólnie później po Szkocji, po tych najbardziej odludnych miejscach, po tych odosobnionych wyspach, że tak powiem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Chcemy tam do góry zobaczyć? Tak, oczywiście. Ale chodź tędy. Aha. A jedno z najciekawszych miejsc moim zdaniem tutaj. Część ogrodu. Jedna z najciekawszych części ogrodu. To miałem na myśli. Patrzcie się na tą wodę. To wygląda tak, jakby to były mydliny albo szampon, jakby się ktoś tutaj wykąpał. No. I zanieczyszczył. No oczywiście żartuję, na pewno tak nie było. Naturalna piana. Naturalna piana, ale tak to wygląda. Pan. Tutaj sobie organizują też jakieś imprezy. Nie wiem, co to tutaj jest. Chyba ślub. Chyba tak. Fajne miejsce na organizowanie ślubu. No i? Jak już wspomniałem, to moje ulubione miejsce w tym ogrodzie botanicznym. Zresztą sami zobaczcie dlaczego. Moi drodzy, nie będę przedłużać tego filmu, bo generalnie ile można pokazywać z ogrodu botanicznego, mimo wszystko, że jest piękny, to w pewnym momencie może się zrobić nudny film, jak zbyt długo trwa. Ja po prostu chciałem wam pokazać to, co naprawdę jest warte zobaczenia w Edynburgu, jeżeli będziecie w Edynburgu, bo tak jak mówiłem, ma status jednego z najpiękniejszych ogrodów botanicznych świata. Więc przyjeżdżając do Edynburga i zastanawiając się, co zobaczyć, musicie zobaczyć koniecznie ten ogród. Jeszcze raz sobie popatrzcie, jakie to jest piękne. I jest oczywiście darmowy. To jest właśnie jeszcze najciekawsze, że jest darmowy. Tutaj tak naprawdę zapłacicie tylko za wstęp do palmiarni. Jest wydzielona palmiarnia, tam trzeba zapłacić troszkę za wstęp. Natomiast cały ogród botaniczny poza palmiarnią jest darmowy. I możecie sobie tutaj spędzić tyle czasu, ile chcecie. No oczywiście wyjść przed zamknięciem. Natomiast ja was chciałem zapytać, jaką formę preferujecie, jeśli chodzi o filmy. Czy chcecie takie filmy, żebym ja raczej pokazywał moją twarz i opowiadał o czymś, czy wolicie raczej oglądać coś bez mojej twarzy, ale z narracją? Czy wolicie po prostu upajać się tą piękną naturą, którą mam zamiar wam pokazywać w 100%? Czy chcecie może po prostu tak coś pół na pół, żebym wam pokazywał oczywiście tą piękną naturę i abyście się mogli nią upajać, ale jednocześnie troszkę jakby nas, tak? Troszkę jakby nas, nasze twarze, co robimy, gdzie się akurat znajdujemy, coś tam do siebie gadamy, coś tam jemy. No rozumiecie, o co chodzi, jaką formę vlogu wolicie, czy z pierwszej osoby takiej pokazującej po prostu wszystko, co widzę oczami, a nie pokazującej twarzy, czy ta druga forma, czy może po prostu troszkę po trochu tego i tego. Mi się wydaje, że najlepiej będzie po trochu
troszkę tego i tego. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zresztą wy ocenicie, co wam się bardziej podoba. Ja to będę widział po lajkach, po komentarzach, po wyświetleniach. A tu wam jeszcze chciałem pokazać na koniec filmu, moi drodzy, rododendrony. No oczywiście wiem, że to są rododendrony, bo przeczytałem, ale popatrzcie się, jak pięknie kwitną. No po prostu cudownie. Już nie wiem, jak pszczółki coś wygada. To zwykle pszczółki pomogą. Cud natury.